Powiedz mi, wracając do podobieństw między wami, bo ja mam takie wrażenie, że ty w swojej branży wszystko możesz zamienić w sukces. Czujesz się tak jak Lil, że jesteś dziewczyną, która ma zapalone światło na sukces? Nie, zupełnie nie. Ze wszystkiego potrafisz robić biznes? Nie, w ogóle nie. Wiesz co, ja jestem słaba w biznesie. Na szczęście mam cudownych ludzi, moją nepotyczną firmę, którą kocham nad życie i zatrudniam. Nepotyczną? Tak. A bo co? Zatrudniam przyjaciele, tylko i wyłącznie. A, okej. Okay. Czyli spółka Skarbu Państwa. Te mniej więcej. Okej, okay, no to bardzo ładnie. A ty jesteś tym od nieruchomości, jak on tam się nazywa. Znaczy, bo właśnie o to chodzi. To jest tak, jak pięknie Konfederacja się we własną pułapkę nabiła. Z jednej strony mówiąc, firmy powinni decydować same o tym, co się robi. A następnie, kiedy nagle jakieś firmy zaczęły mówić, że zatrudniamy tylko zaszczepionych, to stop segregacji. Ale zrobiłaś się bardzo polityczna, Dorota. Wiesz co, bo mnie chuj strzelił, no. Jezus Maria. Co ale to nie. Znaczy? Przełóż to na język. Ale możemy... No Kuba, ale ty tak nie masz, bo jakby u mnie jest tak, że naprawdę zostały przekroczone wszelkie granice mojej logiki. No bezpieczniki strzeliły, tak, ale... strzeliły mi pierwszy raz. Pierwszy raz miałam taką sytuację, wróciłam ze zdjęć, zobaczyłam to głosowanie, zobaczyłam pana Kukiza i pana, który mi mówi, że przecież nikt nie umarł. I miałam ochotę założyć buty i pójść się bić. Naprawdę. To znaczy, to była sytuacja taka i dziwi mnie, że inni ludzie tego nie widzą. I to mi szkodzi. Słuchajcie, to mi na maksa szkodzi, bo powinnam tutaj usiąść i powiedzieć... Rozwody. Znaczy, mnie się to podoba, tylko musisz mieć świadomość, że ja prowadząc nawet w tym programie delikatną narrację, nie patriotyczną, bo to jest dla mnie za duże i puste słowo, obywatelską, też dostaję w p***o. Właśnie dlatego, że mówię, obudźcie się. Ale Kuba... Dajcie temu, kto będzie rządził, mandat większości. Niech ja wiem, że większość wybrała naszego namiestnika. A nie, że on wybrał się tak, sam. Ale również z pełnym przekonaniem siedziałeś tutaj z Pawłem i powiedziałeś, że on ma twój głos. Tak. I ja nie krytykuję cię za to, bo w tamtym momencie tak myślałeś. Oczywiście, że i tak wyglądały moje małżeństwa.